że dwa okresy przygotowawcze pechowe dla Ciebie, bo wypadłeś w Hiszpanii pod koniec, a teraz na samym początku ten okres na pewno nie wyglądał tak, jakbyś sobie wymarzył. Zdecydowanie. Pech mój wziął się z tego, że mieliśmy rozpiskę podczas urlopów i tam było 6 treningów do zrobienia. I na ostatnim treningu krzywo stanąłem, skręciłem kostkę, tam ponadrywałem jakieś rzeczy. Ale plus w tym wielkim minusie jest taki, że zrobiłem ten cały pakiet, że tak powiem, treningów i już miałem jakiś tam etap za sobą, więc teraz pracowałem indywidualnie, aczkolwiek na pewno to nie były też zajęcia, podczas których pozwolono mi odpocząć, więc to, co miałem zrobić, to zrobiłem w troszkę innej formie niż reszta drużyny, ale na pewno dużo nie straciłem. Jak się zapatrujesz na tę rywalizację w środku obrony, bo chyba Tobie będzie najtrudniej się przebić, bo zawodnicy rozegrali na Twojej pozycji kilka sparingów, no i na pewno to jest dla Ciebie trudna sytuacja. Bo to są wzmocnienia, bo to jest kadra, która będzie miała tam 20 kilka osób, żeby właśnie w różnego rodzaju problematycznych sytuacjach można było wybierać spośród dwóch, trzech zawodników, a nie spośród tylko jednego. No, na pewno daleko jest mi do stwierdzenia, że mam to, że tak powiem, gdzieś nie w głowie, tylko wszystko się wyjaśni na boisku, bo prędzej czy później tak będzie, ale na pewno te kilka meczów, które już za nami, też mogą mieć wpływ na decyzje w pierwszych kolejkach. No i tutaj jestem troszkę za drużyną i za chłopakami, z którymi rywalizuję, ale jeszcze spokojnie, mamy 3 tygodnie do pierwszego meczu ligowego i na pewno nie złożę broni, bo jest jeszcze czas, żeby się pokazać i na pewno to zrobię. Jak przychodziłeś do Drutek z Butowi, to kusiła Cię perspektywa tego, że tutaj będzie coś z roku na rok budowane coś więcej, bo w tym roku ta poprzeczka jest zawieszona wyżej niż w poprzednim sezonie? No na pewno, jeśli chodzi o sport, jaki byśmy nie patrzyli, no to wychodzi wyjście na boisko, czy po prostu do rywalizacji i nie myśleć z taką myślą, że no jakoś to będzie, a nie myśleć o tym, żeby wygrać, to nie ma sensu. Ja tu przychodząc wiedziałem, że jak wygląda klub, jak wygląda sponsor, kim jest sponsor. Wiedziałem, że to jest bardzo stabilna firma, która ma dalekosiężne plany i z roku na rok to się potwierdza. Więc teraz no, my musimy starać się sprostać oczekiwaniom, które będą przed nami postawione. Jeszcze nie rozmawialiśmy z prezesami, jaki będzie cel na tą rundę, ale na pewno apetyt rośnie w miarę jedzenia, jak to się mówi.